still gonna take a while to properly organize and restore the scientific data. Dr. Wu left behind a ton of material. After Nedry's sabotage, it's a miracle we have anything to work with. True. But between the storm, the dinosaurs, and whatever Nedry did to the computers, the records and documentation are a mess. But you think it can be done? If we can make dinosaurs, then we should be able to sort paperwork and organize computer files. Can we make dinosaurs? Or are these just impressive replicas? Oh, they're alive, Alan. And I want them to be as scientifically accurate as possible. Hammond scientists made their mistake by substituting amphibian DNA. And hiring wrong people. But now Hammond has the right ones. Us. I don't know what he sees in that Cabot kid. People say that to me about you. Oh, do they, huh? People. People like Dr. Rockstar. Witam wszystkich. Ja jestem Noisy. Wracamy do parku, wykonujemy misję numer 2. Każą nam robić zdjęcia dinozaurów, które śpią i tych, które socjalizują się według dosłownego tłumaczenia. Zacznijmy misję. You know what I could use? Pictures of the dinosaurs. I'll get together a list of specific photos that I need. Never thought I'd be able to take photos of dinosaurs before. That's a first. And Alan, the lens cap? I want actual images. I'll remember this time. Naprawmy ogrodzenie, które mieliśmy zaległe do naprawienia w ostatnim odcinku. I jedziemy dalej. Śpiący dinozaur. Szukajmy śpiącego dinozaura. Gdzie tutaj będzie gwiazd? Chyba tutaj. O, ale dołek. Gdzie my jesteśmy? Pokażcie mapę. Wjechaliśmy do dilophosaurów, tak? Dobra. Czyli tutaj mamy dilophosaury. A ja bym chciał znaleźć brachiozaura. Co tam są za dinozaury? Jeszcze nie za bardzo odnajduję się tutaj w tym terenie. Dużo łatwiej jest się odnaleźć w terenie, kiedy samemu taki park się buduje. Halo, czy któryś z dinozaurów śpi? Tak, na razie one sobie jedzą. Najprostsza droga, żeby stąd wyjechać. Tutaj jest spadok raptorów. Pojedźmy może tam, ponieważ tam jest ich więcej. Swoją drogą zastanawiam się, jak naprawiać uszkodzony pojazd. Zawsze nie z tej strony podjadę. Dobra, czyli skoro nie tutaj, to pojedźmy może tędy. Boże, naprawdę bardzo mi się podobają te wszystkie budynki i robi to na mnie po prostu naprawdę świetne wrażenie. Chcę więcej i więcej. Halo, gdzie jest brama? O, tu jest. Proszę się otworzyć. Nie no, naprawdę to, jak to wszystko wygląda, ten świat, który tutaj jest stworzony, jak to po prostu pięknie wygląda. O, i możemy cyknąć zdjęcie socjalizujących się galimajmusów. To by było. Teraz tylko znaleźć dinozaura, który śpi. Ten przypadkiem nie śpi? Dziękuję i ten sobie... No i już nie śpi. Kurczę no. Czyli za blisko podjechałem. Ech, plan był inny. A
tamten co robi? Co to jest? On je, nie śpi. Jeśli teraz znajdź śpiącego dinozaura. Dałem ciała. Za blisko podjechałem i się obudził. Tam są jeszcze dinozaury, ale ja bym naprawdę bardzo chciał znaleźć śpiącego brachiozaura. Nie wiem dlaczego, ale uparłem się na te brachiozaury bardzo. Uwielbiam ten gatunek po prostu. Te sobie jedzą. Rewelacje. Będzie burza. No i kicha. Niby misja wydaje się być prosta, bo wystarczy zrobić zdjęcie, a tu się okazuje, że no nie do końca. Bokiem jedziemy. Ojej, mały spadek FPS-u widzę. Ale podoba mi się to ze względu po prostu na wielkość tutaj terenu, jaką mamy do dyspozycji. Coś mi mówi, że to będzie teraz moja ulubiona lokalizacja do tworzenia mojego własnego parku w sandboxie. I dojechaliśmy do Triceratopsów. Mogłyby się tak położyć. Dobra, zatrzymajmy się. Zaciągnijmy ręczny. No i czekajmy. Nie mamy wyjścia, no trzeba poczekać, aż się któryś z nich położy. Tabliczka! Kurczę, jak... Znaczy plakietka, nie tabliczka. Ta szczegółowość po prostu jest niesamowita. Wycieraczki. I po deszczu wycieraczki się wyłączyły. Kurde, świetna sprawa. Mogłyby się któryś naprawdę położyć. Ten idzie żreć. Raczej biegnie żreć. Tamten sobie poszedł. Ten już popił. Przyszedł jeść. To zaraz powinien iść spać chyba, nie? Przynajmniej tak to działa w naturze. Zobaczymy, jak bardzo jest nawiązanie do rzeczywistości. No cóż, przynajmniej ja tak mam. Tak pojem, popiję, to mogę iść spać. No, nie bądź burek. Idź do spania. No. Dobra. Ten też się nie położył. Chwilę to potrwa. Jedziemy jeszcze raz do tamtego największego wybiegu. Tam jest więcej dinozaurów, więc będzie większe prawdopodobieństwo, że któryś w końcu się położy. A jest ten dźwięk, tylko jest cichutki, nie jest tak bardzo drażniący. A to akurat w porządku.
Dobra. Jesteśmy i czekamy. Nie zostaje nam nic innego jak czekać. Tam te brachiozaury gdzie? Nie bądź burek, weź się połóż. Chodzą z stadami. Cytując Alana Granta z pierwszego filmu. Przy wszystko jak coś robią to razem. Jeden pobiegł do picia, to dwójka za nim. Niesamowite naprawdę. Może wy byście się położyli czy coś? No proszę! Nie będę tego nagrywał w nieskończoność. To jest dopiero początek. Kurczę, za daleko. A ja pewnie jak podjadę bliżej, to się obudzi. Jest, mamy to. Dobra, udało się. Dobra. Aha, nowe badanie, tak? Dobra. Reading counter mission. O kurde. Has two instinctual impulses. Dzień dobry, panie Dena. Tinkering or engineering, biological or otherwise, can ever hope to overcome. One, survival. Two, reproduction. With man, you can add a third, domination. Man? Oh boy. Oh boy. Alright, anyway, you're not wrong, which is even more reason we'll need to research a drug to act as a countermeasure to the dinosaurs' breeding. Well, they've had a free run of the island for a while, so we've got to assume that they've been mating. It would be a recurrence plot. Which is what, exactly? Although the world is in a constant state of chaos, certain events can be predicted because they happen repeatedly, regardless of the initial conditions. And an organism trying to perpetuate its DNA would be one of those, or maybe it's the tropical island paradise setting. You know, works for newlyweds. You know, it could also be the food. Yeah, perhaps, but considering what some of the dinosaurs have consumed, let's hope not. Okay, mamy zapanować nad populacją. Troszkę nie za bardzo rozumiem, o co z tym może chodzić, czyli że co, że te dinozaury mogły się rozmnażać do tego czasu, dopóki nie zrobiłem tego badania, bo no, trochę tak średnio z tą populacją tutaj, jeżeli przez tyle czasu. Do these ranger teams ever do ride-alongs? You know, for you, Finch, I believe they'd make an exception. Zaraz, gdzie my jesteśmy? Wybieg triceratopsów, to musimy jechać w prawo. Czyli mamy strzelić do każdego dinozaura. Zamieniamy nasze strzałki na leczenie, bo byśmy uśpili dinozaury. Ciężko się przestawić, ale... Dobra, brama się otwiera. Czyli mamy 5 gatunków, tak? Do każdego mamy po jednym razie strzelić. Brachiozaur, Gallimimus, Triceratops, Parasaurolophus i Dilophosaur. No to by wyglądało. Dobra, zacznijmy od tego najmniejszego. Ja. Wow. Ranger vehicle under attack.
Jak under attack? Po prostu jest ślepy i się we mnie władowała. Proszę przestać. Odczep się. Tak się nie robi. O, no jak Triceratops mnie zszarżuje tymi rogami, to mi rozwali cały samochód. To będzie przerąbane. Dobra, Triceratops. Gdzie mi uciekł? No, no, no. A jak brachiozaur mnie pizgnie, to co, umieram od razu, czy jak? Czy one będą mnie omijać? Dobra, i zostały dilofozaury w takim bądź razie jeszcze tylko. Ale daj po oczach. Gdzie jest wyjazd? Gdzie jest brama? Jurassic Park Gate. Ciekawe, czy to się otworzy, jak do tego podjadę. No to nieźle. To już mam swój ulubiony budynek. Jaki będę stawiał teraz po prostu w każdym parku. I musimy jeszcze strzelić tylko do Dilophosaura, tak? Dobra, gdzie są Dilophosaury? Dobra. Mógłbyś iść w moją stronę? Sabotaż. Rewelacja. It's happening again, Hammond. No, I won't allow it. You may not have that choice, John. Finch, I need to know. Do you have a report? It looks like the computer systems are under attack. John, we're being hacked. Dr. Malcolm is correct. The corrupted code has also affected the power grid. No, no, no. Don't say the gates are open. I won't, but they are. Protection. Needs to be our top Serio? Priority. For the dinosaurs and the staff. I'm staff, right? Let's get the power grid back. That should help with staff safety. And I am staff, obviously. I've got programmers hardening the code. Okay. Finch, you'll help us get the personnel secured. Yes, the personnel. The staff, of which I am unquestionably... Open! Open the gate! Dziękuję. Dobra. Szukamy następnych bram do zamknięcia, bo jak nam dinozaury uciekną, to będzie trzeba je jeździć za nimi i je usypiać. Troszkę taka misja jak dla mnie przynudzająca. Dobra, elektrownię załatwimy później. Najpierw zresetujmy bramy? Jakoś tak. Mam nadzieję, że to się nie otwiera, żeby te raptory nie uciekły. Swoją drogą to dosyć ciekawe, że są hakowani na kompletnym wygwizdowie, nie? Nic się tutaj nie działo, nie było żadnej ingerencji człowieka i nagle pojawił się tu człowiek! I zaczęły się problemy, nie? A tak do tej pory nikt tutaj nie skakował, systemu nie otworzył bram. Troszkę to naciągane, ale... Może się czepiam, dobra, to jest tylko gra. Czyli, że została jeszcze jedna brama, tak? I to by było na tyle. Okej. Dobra, mamy to. Identified some residual flaws in the park operations software. I wonder how they got missed the first time around. You've plugged the holes though, right? There's some new counter-espionage software. It just needs final testing. Keep people out of our business. Mr. Hammond would also like to make sure the dinosaurs are secure and comfortable. Well, that shouldn't be a problem. Right, right. Shouldn't be a problem.
Yeah, that's the most common and least true words spoken at Jurassic Park. To nie powinien być prawdą. Okej, zróbmy najpierw sobie to badanie. Tak jak mówiłem, coś antyszpiegowskiego oprogramowanie. Co będzie zapobiegać przed sabotażem, jak właśnie sekundę temu. I co jeszcze? No dinozaur... Aha, czyli wszystko jest zamknięte, nie mają dostępu po prostu do głównej siedziby parku. Musimy poczekać sobie teraz przez to 15 sekund, albo nawet troszkę dłużej, zanim się skończy robić badania. Możemy w tym czasie pociągnąć już sobie prąd, żeby nasi strażnicy mogli jeździć samemu. Przynajmniej mam nadzieję, że tak będą mogli robić. I'm satisfied with the latest reports about security. Now we can move on to the next great challenge, the dinosaurs. For that, we'll have to journey to the companion island Isla Sol. Czyli teren B. No dobra, zobaczmy, jak będzie wyglądała Isla Sorna, bo to akurat też mnie bardzo ciekawi. Podobno ma być całkowicie nowa mapa Isla Sorny. Teren B. Isla Sorna. We call it Site B. Originally a massive holding pen and secondary research facility for our dinosaurs. Spared no expense. Didn't want to keep all your eggs in one incubator, huh, John? Aye, that is certainly one way to look at it. And another way, John? Yeah, it's also about the diversity of the environment. In other words, you weren't sure they'd survive on Isla Nublar. Darwin's most famous works were centered on species he studied on the Galapagos Islands, isolated. It also has the benefit of keeping our work away from prying eyes. Yeah, and making potential rescue, like thousands of miles away. Always the negative with you, Dr. Malcolm. To może być ciekawe. Ciekawe, co nas tutaj czeka. Tylko pytanie, czy to już się zaczęła... A, Jurassic Park Unlocked. Rozumiem. For now, we focus on the job at hand. Cabot. Yes, sir, Mr. Hammond. So, I think we'll need a new base of operations. Ranger outpost and visitor center, maybe? Would make a good headquarters. Okej, czyli zaraz rozpoczyna nam się misja numer 3. Nie będziemy już przerywali nagrywania, po prostu... Weźmiemy to, połączymy w jedną całość, tamta misja faktycznie była dosyć krótka, więc nie byłoby najmniejszego sensu, żeby to rozdzielać na dwa odcinki. Więc po prostu połączymy Isla Nublar z Isla Sorną w jeden odcinek, misja 2 i 3 w jednym. Zobaczymy, co przyniesie misja numer 4, chociaż wydaje mi się, że to już będzie odrobinka za długie, nie uważacie? Okej, zacznijmy. Ranger Outpost i Visitor Center. Okej. Wow. No nie powiem, teren tutaj jest... może być troszkę ciężko to zagospodarować w sandboxie. Did you two know about this island? Of course not. We're in the dark as much as you are, Dr. Malcolm. Who knows? Maybe it's just our inferior brains that can't cope with chaos. Well, uncertainty, you know, can be a guiding light. Chaos is about the unexpected. And that's what I'm here for. Well, I'm here because of the dinosaurs. And because of the lovely Dr. Sattler. Lovely. If I'm not mistaken. That's really not any business of yours. Lovely Dr. Sattler. No widać, że gość ewidentnie cały czas ma chrapkę na panią Sattler. Okej, zacznijmy. I co jeszcze ma być? Ranger Outpost. Co my tutaj w ogóle mamy? To mi się nie przyda, przynajmniej póki co. A tak z ciekawości, ile wyjść... ile wyjść ma Visitor Center? Można dodać tylko jedno? Szkoda. No nic, to poczekamy, zobaczymy. Może postawimy Ranger Team od razu obok gdzieś Visitor Center.
Bo koniec końców to nie ma być placówka dla odwiedzających. Wow. Nigdy nie umiałem odczytać nazwy tego dinozaura. Mamenchisaurus. Okej. Może być i Mamenchisaurus. Co my tu jeszcze mamy? Korytozaur. Pachycepalozaur. Gallimimus. Na filmiku widziałem gdzieś stegozaury. O, tu są. Stegozaur podobno też dostał nowy wygląd, nowy skin bazowy. I troszkę ma chyba zmienione tekstury. I wygląda o niebo lepiej niż ten, który widzieliśmy w Jurassic World. Właśnie. Ile to ma wyjść? Jedno, drugie. Tutaj nie ma. Tylko dwa? Serio? No jeżeli tak, to tak. Szkoda. Chociaż tamto, które mamy oryginalnie w Jurassic World Evolution, ma ich troszkę za dużo. Jak dla mnie wystarczyłyby trzy. Tak. To jest z bardzo dużym budynkiem, zajmuje całą masę miejsca. Ja bym najpierw jeszcze, zanim się tutaj wszystko zacznie, zróbmy od razu to, co zazwyczaj. O, nie zrobiłem pod kątem. No, wybrało je. I połączmy sobie te dwa odcinki. Ranger Outpost. Ja ten Ranger Outpost bym zrobił tak, żeby mieć wszędzie one cztery wyloty. Jak będzie na wprost Visitor Center, powinno być OK. Kurczę, Isla Sorna, naprawdę świetnie się. Fajnie jest tak sobie wrócić do tych starych filmów, aż chyba sobie obejrzę całą serię od nowa. I będzie nam potrzebna jeszcze elektrownia. To elektrownię postawimy również gdzieś blisko tutaj, a przy okazji elektrownia by się często psuć. Geotermal. Ale ono zajmuje dużo miejsca, fajnie. Kurczę, troszkę kiszka. No dobra. No będzie i tak. Tu się od razu... Trochę litra. Dobra, zaraz to zrobimy. Dobra, tutaj... Fajne są nowe ścieżki, naprawdę ładne. Ale dobra, na razie nie wiem, ile tutaj potrzeba pieniędzy, czy tutaj jest przeznaczona jakaś kwota na... Czy jest tak samo ciężko z zarządzaniem pieniędzmi, jak było w Jurassic World Evolution w misjach, więc będziemy tylko cały czas robili te najtańsze chodniki. Dobra. Ty, ale fajnie, mogą się przecinać teraz. Okej. Będzie potrzebna tutaj rozdzielnia, którą w sumie można postawić gdzieś z tyłu, żeby się nie rzucało, czy słupek. Tutaj też będzie potrzebna stacja. Cyk i cyk. Dobra, mamy wszystko połączone. Gdzie jest luzem biegający spinozaur, ja się pytam. No jest.
Nie jest? Jak to nie jest? Co wy mówicie? No halo. Nie rozumiem. Jest połączone ścieżką. O co tutaj chodzi? Halo? No przecież jest połączone ścieżką. Jest elektrownia. O co chodzi? Bo troszkę nie ogarniam. Dlaczego tak, a nie inaczej? No i co? No i guzik. Co jest? No co jest? Nie rozumiem. To o to chodzi? Niemożliwe. Zobaczmy, czy to o to chodzi. No raczej nie. Tak? Alan, we need to test our breeding countermeasure on Isla Sorna's wild dinosaur population. Okay, Ali. I've identified a suitable group of dinosaurs. Let's isolate them from the rest to perform tests. Stegozaury mamy odizolować. I są tylko w jednym miejscu, to weźmy je, machnijmy tu. Nie tam. To będzie ciekawe. W ogóle nie znam terenu, także to może być ciekawa przejażdżka. Boże, jak to wszystko pięknie wygląda. Stegozaury. Kolejna nie wam nie zrobię. Zmienimy amunicję i do spania, panowie. O, a mu się glebło. Dobrze, że są duże, to łatwo trafić. O, jeszcze jakiś?
Jest jeszcze jeden. Dobra, Katy się tu schowają. Dobra, tu jesteś. Dzień dobry. Idź spać. Idź spać. Dziękuję. Okej. Okay. Odizolujmy. Transport. Tu je chciałem. Będzie to pewnie troszkę trwało. Jeżeli będzie tylko... No, na szczęście już jest więcej niż jeden. Jeszcze gdzieś? Gdzieś tu. Dobra. Gdzie jest spinozaur, ja się pytam. Czemu on tu za mnie biega? Aha, po niego chyba wrócę, bo już się skończyła ilość helikopteru do transportu. Ja bym tu postawił jeszcze od razu karmnik. Ciekawe co tutaj... Aha, research module. Okej, okay, zróbmy to od razu. Nie ma tak teren B, na którym miało nie być ludzi. Miała być tylko hodowla, żeby miały sobie żyć w spokoju. I stawiamy im po prostu, no wiem, centrum do odwiedzania. No troszkę lipa. Dobrze, że nie ma oceny parku. Tu mamy tylko bunkier. Zupełnie nowa wylęgarnia wygląda. Inaczej, kompletnie. No, no dobra, zaraz. Pewnie będzie trzeba to i tak postawić, tak? Jak tutaj wygląda sprawa z ogrodzeniami? Mamy jakieś fajne, czy tylko... Nie, podstawowe. Okej. Chyba wolę taki wygląd islasorny niż ten, który otrzymaliśmy w Jurassic World Evolution. Nie, jak dla mnie naprawdę... Ja się świetnie bawię. Mam nadzieję, że wy również, że prędzej czy później też sobie kupicie ten dodatek do gry. To jest zwykły karmnik, a nie mam tych wydłużonych. Nie mam. Szkoda. No nieźle, nie chciałbym tu wpaść. Zobaczmy, czy to będzie wystarczające. Mam nadzieję, że tak. Zobaczymy, co nam tutaj przyniesie misja kolejna. No, chyba już są wszystkie odizolowane. Nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Powinny być oznaczone tymi pomarańczowymi. Już nigdzie nie widzę stegozaurów. No, jest odizolowane. Czyżbym miał im wybudować ogrodzenie? Serio?
Nie wiem. Nie wiem, czy to o to chodzi. Najwyżej się zrestartuje misja. Dobra, nie wiem, zróbmy to w ten sposób. Tylko niech mam na uwadze to, że nie zarabia. A nie, zarabia. We're administering the breeding countermeasure through the feeders. This is a huge step forward from the previous injection method. And Mr. Hammond wants to make sure this works. We'll observe the affected dinosaurs until we can confirm the effectiveness of the treatment. If this works, we won't have to trank the dinosaurs as much. That'll help with their anxiety as well. A prehistoric animal has to be confused when it's being chased by a vehicle. I mean, what point of reference could it possibly have? I really hadn't thought about it that way before. They're as afraid of us as we are of them. If I were afraid. Fear is a survival instinct, Cabot. Any animal without it won't be around long. Then I should be around forever. No dobra, ale to i tak nie do końca rozumiem. Czyli, że co? Muszę wybudować chyba im więcej tych karmników, żeby wszystkie miały... Muszę się upewnić, że wszystkie potrafią jeść z karmnika? No a jak nie będą miały, to co? To chyba mogę usunąć. Jedzą, nie jedzą. Mógłby się zrobić dzień bez słaba widoczność. Turyści napływają. Helikopter sobie lata cały czas. Właśnie, ciekaw jestem. Lampki można stawiać. Super. Zarobiście. Pewnie to... A nie, nie zżera. Jeszcze lepiej. Super. Dlaczego wy nie chcecie jeść? Może faktycznie musi być to odrodzenie. No to by było bez sensu. Musi być. Aha. Szkoda. Bardzo szkoda. Dobra, tam niech się robi, ja sobie idę dalej stawiać lampki. Kibelek. Tabliczki. Large carnivore, medium carnivore, small. Stegozaur. Pterodon, Gallimimus, Triceratops. Velociraptor, T-Rex, Dilophosaur. Aha, czyli jakbyśmy sobie zrobili spinozaura, to będzie tylko jako large carnivore. Okej. Okay. Ale poczekaj, czekaj.
Znaczek. 18 sekund musimy jeszcze poczekać. Jakie mamy jeszcze? Awiarnia. Arrival helipad i studok. Tylko, że nie ma łódek. No ale... Oh, we should observe the dinosaurs and look for behavioral changes. Photographic evidence should do. I'll get together a list. Photograph one of the isolated stuff. Okay. Zróbmy bramkę. Ranger team. Jedziemy. Chyba tędy. Tylko pytanie, czy da się tu przejechać, czy... Nie, guzik, nie da się. Dobra, pojedziemy naokoło. Wiem, że można wycinać drzewa, ale ma tutaj to swój klimat. Także nic nie będę wycinał, po prostu pojadę na około. To jest też olbrzymi teren. Niby z góry jak się na to patrzę, wygląda to na taką małą przestrzeń, ale jednak jak się jedzie tym samochodzikiem zawsze, to ma się wrażenie, że kurde, ile tu jest jeszcze terenu do zagospodarowania, że można było to jakoś inaczej rozplanować. Proszę mnie nie bić, bo samochód się od teraz psuje od ostatniej aktualizacji. Skończyła się mapa. Trzeba jechać bliżej środka. Fotograf one of these. Okej. Jednemu się cyknie zdjęcie. Ciekawe, czy uda mi się cyknąć zdjęcie jednego, czy będę musiał kombinować. Szukajmy bramy. Open the gate. No bez przesady już, no kurwa. Oj. Proszę się trzymać ode mnie z daleka. Chyba pamiętałem, kto je uśpił. Tutaj, teraz jak na złość ich nigdzie nie ma. Poważnie? Wbiegły do tej dżungli, a ja tam nie mogę wjechać. Dobra, tam widzę pobiegły. Tylko widzę, że coś im odwaliło. Cyk. Jedzący i pijący. No spoko. Ustawmy się mniej więcej po środku karmników i przy wodzie. Ręczny, panie, ręczny. Something's not right. There's an understatement. What do you mean? The animals here, they aren't responding like they did on Isla Nublar. I haven't seen any of the dinosaurs exhibiting symptoms. The two are not mutually exclusive, Dr. Grant. I think Dr. Malcolm... Ian, please. I think Dr. Malcolm is correct. But we need to be sure. In their current state, the dinosaurs aren't eating or drinking. We need to identify the problem. Step one, slow them down, hit them with the trank dart. Co wszystkie? No to jak widzicie, ten odcinek nam się odrobinkę wydłuża.
bo musimy uganiać się za stadem stergozaurów. Dżungla tego nie ułatwia. Mam inny pomysł. Zaraz chyba wytnę po prostu ten las, ale jeszcze spróbuję zrobić jedną rzecz. Nie trafiłem? Trafiłem. Dobra. Mam już troszkę dość. Gdzie jedziesz? Stój! No, tak, jeżeli był cwany, to teraz... Niech sam się chłopak bawi. Nie, sam wjechał do tamtej dżungli, więc teraz niech sam wyjeżdża. Dobra, zostały jeszcze dwa do uśpienia. No dalej, uśpij ich, bo ja już straciłem cierpliwość. Jeszcze jeden? Tak, dobra. Diagnostik. Tests on these dinosaurs are coming back all over the place. It looks like these animals, they've been manipulated. Theories? I have plenty. Which one do you like the most? Hammond told us there was another company trying to steal InGen's research. Biosyn. Right. They got to Nedry. John believes it was Nedry's greed and Biosyn's money that became the catalyst for what happened to all of us the first time around. Hmm. And you think they're at it again? Or... maybe they never left. Czyli sabotaż. Let's combat this first, then figure out who's to blame. We'll need to research and use a DNA sequencer to neutralize the effects of the faulty genome. The science needs to be right. Or the dinosaurs will be wrong. Dr. Grant, as long as we continue to interfere, the dinosaurs will always be wrong. Znaczek jest nie w tą stronę. No i po co żeś wrócił? Zaraz będziesz musiał tam jechać zdawać szczepionkę. Ech, panie.
Coś mi mówi, że chyba jednak potnę ten odcinek na dwa, bo troszkę to wszystko za długo trwa. Okej, czyli teoretycznie jedziemy naprawić to, co może Nedry namieszał w DNA. Czyli tak naprawdę ten przedmiot teraz, który żeśmy zbadali, nie jest potrzebny do niczego innego w zasadzie niż tylko tak naprawdę misję. No ale dobrze, będzie zbadany, tak, no, może się odblokuje dzięki temu osiągnięcie jakieś. Zobaczymy. Medicate. A to się tak nie da. Grafika oddychania po prostu. Wygląda to świetnie. Dobra, zostały dwa. Podjęliście mi zasłanę. I jeszcze jeden, który jest tu. Dobra. Misja zakończona sukcesem. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zostawcie łapkę w górę, może być subik, ja bardzo chętnie poczytam sobie wasze komentarze. Dajcie mi znać, jest to mój początek na YouTubie. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni, będziecie ze mną. Nie hejtujcie mnie za mocno, jestem jeszcze za bardzo obity z mikrofonem, ani z nagrywaniem, mówieniem do ludzi. Także bardzo proszę o wyrozumiałość, a ja żegnam się w tym momencie z wami i zapraszam was do kolejnego odcinka. Na razie wszystkim, do zobaczenia.